Polskie radio. radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz. Witamy w Polskim Radio Orzysz panów z zespołu, chłopaków, panów z zespołu Myrkalfar. Dobrze czytałem, czy niekoniecznie. Eee, nie do końca, Myrkalfar. Przez... My, my... my. Aha, oto tak. Pan Mateusz Szyłak, tak? Tak, hej, witam wszystkich. I, i Szymon Madziąg, tak? Czołem. Czołem, czołem. Yy, chłopaki, yy, powiedzcie jak to jest. Yy... Skąd się wzięło, jak to powstało, jakby wszystko od początku? Kto y, zainicjował, y, skąd ten nurt? Y, bo zespół powstał z tego, co tam przeczytałem, wcześniej się dowiedziałem parę rzeczy. Pod koniec 2019 roku, to w sumie nie tak dawno. E, to znaczy, powiem tak. E, no wspólnie w sumie to zaczęliśmy. E, była to nasza wspólna inicjatywa, nie? A powstało to w 2019, no i tak długo nam to troszkę zeszło z tą pierwszą łebką, bo no, aktualna sytuacja na świecie, no tak trochę nie pozwoliła na to, nie? A jak już wcześniej mówiłem, wyszło to jakby tak naturalnie też mhm. z jednej strony, że razem to stworzyliśmy, nie? Ogólnie z początku było o wiele trudniej, bo tak naprawdę dzieliło nas 300 kilometrów, więc żeby się umówić na próbę, no to Mateusz zjeżdżał do mnie tak naprawdę na tydzień, nie na jeden dzień, I no i było sensu się spotykać na jeden dzień, no nie wiem, co miesiąc, nie? No tak. I teraz tak wynikło z tego, że gdzieś tak w połowie, na początku wakacji przeprowadziłem się do Giżycka i tak naprawdę od tej pory możemy działać takim na bieżąco. Nie? No jednak ta odległość troszeczkę nie przeszkadza w tym no. tworzeniu. A jak, to, jak w ogóle się złapaliście? Jak to wyszło? <laughs> Nasza znajomość jest ogółem, no już dosyć bardzo długa. Ogółem poznaliśmy się przez internet. Kiedyś za dzieciaka, jak jeszcze graliśmy w jakieś tam gry, coś takiego online. Tak, jakoś to się przerodziło w taką bardzo dobrą, bardzo mocną przyjaźń. I to było chyba w 2017, jak się pierwszy raz spotkaliśmy Aha. na żywo, czy tam w 2016? Prędzej, chyba. prędzej, no. E, chyba w 2016. I wtedy już tak bardziej się znaliśmy w realu, że tak no, powiem. No. Nie. nie tylko przez mikrofon i kamerki, tylko tak naprawdę. No to dobrze, jak właśnie jest dobry kontakt, to się lepiej razem, wspólnie coś tworzy też, nie? A jak wasza, bo rozumiem, wygracie na kilku instrumentach, bo jesteście we dwóch na razie zespołem, czy jest jeszcze was więcej? No, ogólnie, ja gram na wielu instrumentach. Z początku grałem na mandolinie, na, ogólnie zacząłem od gitary, samej gitary akustycznej. I jakoś tak nie podchodziło, i wtedy, jak poznałem Mateusza, tak wciągnął mnie bardziej w taką mocniejszą muzykę. No właśnie, tak naprawdę. Bo taka muzyka u was króluje, że tak no. powiem. No i zostało do teraz. Później grałem właśnie na elektryku i wtedy tak już coś folkowo podszedłem do sprawy. Kupiłem sobie mandolinę, coś na drumni pograłem. Ostatnio weszła e, tagel harpa i tak dalej, bardziej takie starożytne instrumenty, które wykorzystujemy tak naprawdę w naszym albumie co teraz wyszedł w naszej epce. No i jeszcze był taki problem z perkusją, ale ja, że jestem taki multiinstrumentalistą, no to weszła też ta perkusja. Ciężko było znaleźć perkusistę, bo z początku był taki plan, żebyśmy grali gitary. Ale ja podjąłem, że tak powiem, pałeczkę. tą perkusję, tą pałeczkę. <laughs> dokładnie. Mhm. <laughs> no i tak wyszło. No i jestem perkusistą w naszym zespole i gram na folkowych instrumentach. Super, w ogóle fajne, fajne połączenie. Y, folk. Dużo jakby stylów muzycznych jak się w jakiś sposób łączy, nie? Jak ten folk do tej tradycji. Mhm. Jeszcze do tego też dojdziemy, że w waszej muzyce jest jakaś tam taka tak zwana głębia, że to nie jest tak, że o, gramy. Death Metal, tak? Death Metal. Mm -hmm. Tak, tak tylko szarpi ten... druty, nie? Rzucamy od razu hasło, gramy Death Metal, tylko jest jakaś tam głębia. Tak. Dobra. Y... A jakby początki, y... początki to wasza znajomość muzyczna i tak dalej. Dobra, wiemy wszystko. A sk... ten styl muzyczny, jakby S skąd się wykreował? Jak to, się... Jak, to... Jak to wam, od razu gramy ten ten rodzaj muzyki, mm, czy to? To właśnie nie, nie było tak, bo na początku właśnie zaczęliśmy w tym 2019 i tak szczerze do 2020 chyba do końca stycznia. Szukaliśmy tego, co chcemy dokładnie grać, co nam w duszy gra, nie? Metodą prób i błędów, nie? No właśnie, tam komponowaliśmy coś, yy, odrzucaliśmy wiele kawałków, trzeba było przerabiać, nie? co się nam do, dokładnie podoba. Tak, dorastaliśmy do tego na początek. nie? Każdy miał swoje inspiracje i doszło do tego, że jej połączyliśmy i wyszło to, co teraz gramy. No tak, tak, tak najlepiej, naprawdę. nic na siłę, nie? No, Też naturalnie, pewnie, że tak. To i tak, jak mówicie, że trochę długo to trwało, miło tych sytuacji teraźniejszych. To i tak czasami zespoły grają po kilka ładnych lat i dopiero po jakimś czasie powstają płyty. czy albo epki, grają 20 lat i dalej są i w garażu i nic. No właśnie o to chodzi, także no, no. do tego szacun już za, za jakby jakieś takie tempo. Yy, I właśnie wspomnieliście o tej epce. E, tak, epka Alderryk. E, no jest to napisane e, w połowie po norwesku, w połowie po staronordycku. A no właśnie. A dlaczego taki język? E, związany z tematyką, nie? Przede aha, wszystkim. Aha, no bo aha. cała epka, no i cały nasz zespół kręci się wokół wierzeń i mitologii nordyckiej, nie? Więc no stąd ten Jest stąd głęb... ten A tytuł, właśnie skąd to się wzięło? Jeszcze w głębiej drążę. No to, że tak powiem, no e, Szymon od bardzo, bardzo długo, e, od długiego czasu e, interesował się mitologią, nie? No, i przez jakiś tam czas pokazywał mi co nieco. Ja tam po, trochę podłapałem, trochę nie. I on był strasznie bardzo w tym. No i po czasie, ja też to tak strasznie zajaranie podłapałem. Mm -hmm. No i to się przerodziło w coś większego I niż jakby... samo zainteresowanie. Więc no. Złapał na haczyk. Dokładnie. <laughs> No to, no to tak, to jest y, na pewno też i w jakiś sposób y, czuć to w tej muzyce też waszej. To, to połączenie jeszcze z folkowymi instrumentami, y, to, 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 to jakby. Jak, czu, fa, fajne, fajnie one w ogóle y, ze sobą dołączają, dodają takiego smaczku. Fajnie nie? się komponują. Coś, coś, co jest takiego, jakby dopowiedzieć, y, takim właśnie smaczkiem. Nie? Takim, że, że tak to jest taki lodołamacz, co teraz tak naprawdę, zatworzą tworzą muzycy. Charakterystyczne. Tak. Y, czyli wasza twórczość jakby jest oparta na tej mitologii, tak? Dokładnie. Dobrze mówię? Dobrze. Mitologii i wierzeniach. Jeszcze się dowiedziałem, doczytałem, że tą płytę, tą epkę tak zwaną, bo epka i ona składa się z czterech utworów. Jakby tworzyliście ją od podstaw, od zera sami, tak? od każdego dźwięku bębny po, po wszystkie mandoliny, wokale i tak y dalej. Jak ten proces tworzenia się, jak to wyglądało u Was? E, to może ja zacznę i. <laughs> to Zawsze to wyglądało w ten sposób, że albo ja, albo Szymon przynosiliśmy jakiś riff, napisaliśmy coś, pokazywaliśmy je sobie, siadaliśmy do tego, pracowaliśmy nad tym i tak razem formowaliśmy jeszcze ten taki nie nieskończony twór. Mm -hmm. No i kończyliśmy ten kawałek. Wszystko nagrywaliśmy, miksowaliśmy, masterowaliśmy, no i teraz już wydaliśmy sami, nie? To nie było tak, że używaliśmy kogokolwiek na tej płycie, czy na przykład jakichś sampli, które na przykład też nie były nasze. Nawet takie głupie rzeczy jak jakiś oddech, łamanie lodu, sami to nagrywaliśmy. Aha. No to na pewno też kosztowało Was dużo takiej pracy, co? Bo to, to wiem, że metodą prób i błędów, bo kształciliście się jakby w ogóle, czy kształciliście się w kierunku muzycznym, nagrywania, czy to właśnie. Wiem, że jak ktoś sam próbuje dążyć do jakiegoś takiego celu i z, y, nauczenia się tych rzeczy, to to dużo zajmuje y, metodą prób i błędów, ale też i jakby cieszy, bo człowiek do, do czegoś sam dąży. Nie? Jak, to, jak to u was wyglądało? I w muzyce, w graniu na instrumentach, czy się uczyliście gdzieś, czy i tak samo z nagrywaniem, nie? No, tak szczerze to wszystko ja. z biegiem czasu. Nie, tak naprawdę teraz, na przykład dzisiaj yy, przesiedliśmy do komputera, posłuchaliśmy sobie starych kawałków i widzimy te, te doświadczenie, że to się rozwija, tak? Że z takim rozwijamy się cały czas. Na przykład porównujemy sobie stare kawałki z aktualnymi i to wszystko idzie do, do, do przodu, nie do przodu, tak naprawdę, nie? Jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o mix, mastering, jeśli chodzi o riffy, jak są rozbudowane, nie są takie proste dźwięki, coś tam wdrożymy, dochodzą te instrumenty. A jak powstaje nasza muzyka, no przeważnie jest tak, że na przykład albo ja, albo Mateusz zasiadamy i robimy jakiś riff, wysyłamy sobie między sobą. I, a coś tutaj dodamy, coś tutaj dodamy i wtedy spotykamy się w pewny dzień, zasiadamy, on gra swoje, ja gram swoje i wtedy wychodzi tak naprawdę ta całość, nie? To jest takie, no cieszy. trudno opisać. Widać po was szczególnie, że właśnie, że cieszy i to jest też fajne, nie? Że, 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 że to, co się tworzy... Cieszy nas samych i jeszcze, bo ty, Szymon, jesteś jakby z Pomorza, tak? Dobrze mówię, gdzieś z tamtych stron? Tak, aha i, I jakby y, twoja przygoda z muzyką też się zaczęła, y, nie wiem, ktoś cię w, tym, y, w to wciągnął, zafascynował, zaczął cię w jakiś sposób edukować, czy sam, bo wiem, że czasami jestem po studiach muzycznych i czasami stwierdzam fakt, że samo potrafią jeszcze lepiej y, jakby od, oddawać serducha muzyce, Niż czasami się zdarza, że ludzie wykształceni muzycznie, nie? I wiem, że można się samemu naprawdę dobrze nauczyć. Jak to jest u ciebie? Mm, u mnie było tak, że ze strony rodziców, powiedzmy, chcieli mi tak wciągnąć o muzykę, bo zauważyli że na przykład, że dobrze śpiewam, nie? Kupili mi gitarę akustyczną, coś tam pograłem, pograłem, coś tam się zaangażowałem, ale nie do końca to było to. I jak już tam się zadawałem z Mateuszem i tak dalej, to wciągnąłem mnie w tą cięższą muzykę. Kupiłem sobie pierwszego elektryka i wtedy to poczułem i zacząłem być takim samołukiem. No, takich prostych tabek zaczynałem grać i tak dalej i się rozwijać. I do mm -hmm. tego momentu, że spodobała mi się perkusja, no i. Zacząłem robić to samo na garach i jestem tu, gdzie jestem, tak naprawdę. Wspomniałeś ciężka muzyka, ale ciężka, że w jaki sposób. No, w porównaniu do drink z drink, no drink, drink, charakterem, bo... nie? Nie, że mu dźwignąć czy coś. Nie, no nie, 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 dokładnie. Ale o... ciekawe jak dla słuchacza, bo to też nie, nie. Właśnie to jest ten rodzaj takiej muzyki, że też nie każdy jakby. No to jak się mówi, o gustach się nie rozmawia, nie, mhm. ale, ale tak brzmieniowo to tam jest dużo mocnych takich walnieć. Mi się podoba na przykład w muzyce to, w ogóle z wykształcenia, klasycznym muzykiem, ale mi się podobają te wszystkie riffy, takie fajne, rytmiczne, yy, często jak w muzyce metalowej, łamią te schematy rytmiczne takie, nie? To, 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 mhm. Ja to z sumie strasznie się podoba osobiście, nie? Yy, Mateusz. Teraz do ciebie pytanie. Jak to u ciebie się zaczęło właśnie, że ten, jeszcze w ten klimat, a w ogóle przygoda z muzyką, nie? Sama przygoda z muzyką to się zaczęła bardzo, bardzo, bardzo dawno. Bo w sumie to było chyba jak miałem 10 lat, Aha. coś takiego. I gdzieś nie pamiętam, czy to było na jakimś kanale, typu MTV czy coś. Widziałem gitarzystę jednego. Zespołu, którego już aktualnie nie słucham, no bo gusta się zmieniają, no ale był to zespół Avenged Sevenfold i widziałem tam właśnie gościa, Sinistra Gatesa, który wywijał na gitarze, sweep pikował wszystko, co się chciało i tak sobie pomyślałem, kurde, chcę być jak on", nie? No i od tamtego czasu do tej pory, no, siedzę i katuję tą gitarę, no i jestem samołkiem w sumie, mm -hmm, nie? A co do muzyki, no to od początku, że tak powiem, była to ta taka cięższa strona, nie? Ale nie była aż tak ciężka, bo mimo wszystko no, na taki black metal, death metal, to się przerzuciłem no, w 2016, może właśnie, nie, gdzie no, już do tego jakby dorosłem, bo wcześniej sam byłem taki, o black metal, yy, co to jest w ogóle, kto tego słucha? No teraz, teraz to, jest, to jest mój konik. No właśnie, bo ten rodzaj muzyki ma też swoich odbiorców, jakby swój kierunek, nie? Jakby. Jak w tym tutaj regionie, obszarze to działa? Czy macie jakieś takie wsparcie w tym kierunku? Czy to, czy to y, jest lekko, ciężko działać w ogóle, czy w, w dzisiejszych czasach tworzyć zespół to też jest duże wyzwanie, bo kiedyś wiadomo, tych zespołów było dużo, y, a teraz jakoś tak coraz ciężej wiem, że to idzie, też to odczuwam. I czy u Was jakoś to. Trudna ta eee. droga była, czy ta ścieżka w miarę taka spokojna? Powiem ci tak, co do tego, jak kto nas wspiera tutaj w naszych okolicach, to jest akurat dużo osób, które taką muzykę lubią, mm -hmm. nie? Chociażby mamy dużo osób z Pisza, które taką muzykę uwielbiają wręcz. Ne, jest tam taki, e, nie festiwal, a koncerty są organizowane rok nad PiSą i mam kontakt mm. z tymi ludźmi cały czas i no, odbiór jest bardzo pozytywny, nie? Tak samo pod Gołdapią mamy Trochę akurat osób, którym nasza muzyka bardzo się podoba. I ogółem tutaj na naszym takim regionie mazurskim jest też właśnie e, taki popyt na black metal, death metal. I ogółem w całej Polsce. No teraz Polska jest e, wręcz takim liderem światowym black metalu, nie? O widzisz, o to ciekawostka. A no. skąd to wiadomo, skąd to się wzięło? Tak a jest? skąd to się wzięło? Że nasze zespoły black metalowe i death metalowe są na topkach wszędzie. A <laughs> widzisz, no to. to, to ma... To jest, to jest ciekawe akurat, no, bo, bo, bo ja jakby też y, troszeczkę się, można powiedzieć, lekko stresowałem tym wywiadem, ze względu na to, że y, no, nie miałem styczności dłużej y, z muzyką taką mocniejszą, metalową, aczkolwiek w liceum kiedyś, tworzy, jak to wiadomo w liceum, parę gitar się w podziemiach znalazło i się tworzyło jakieś zespoły, aczkolwiek no... Yy... Jakby takiego doświadczenia dużego nie mam. A że jeszcze I ci tak. Przerwę, właśnie? Bo to przerywajcie cały czas. Jak macie dużo do powiedzenia, to mówcie, ile, ile, ile się da. Co do tego, czy jest trudno tutaj. To z samymi ludźmi, z samymi odbiorcami nie ma problemu, ale jest bardziej problem z muzykami. Bo od początku istnienia naszego zespołu, no teraz aktualnie jesteśmy duetem i to nie jest bez powodu. Bo mieliśmy kilka przewrotów swoich z ludźmi, którzy chcieli z nami grać. Ale nie wyszło, bo albo mieliśmy osobę, która nie była zaangażowana wystarczająco, albo szukała jakichś innych brzmień, to się nie dogadywaliśmy na takiej stopie bardziej człowiek człowiek. Mm -hmm. No i tak to wychodzi, No Właśnie to. personalnie do tego jakieś umiejętności jeszcze, nie, bo to, Dokładnie. to też jest sposób, żeby już w tworzeniu zespołu Uczyć się gry na instrumencie, nie? bo to też na pewno i w was zależy na tym, żeby już ta jakość jakaś taka była. Bardziej, no. że już Epka powstała. Był już I... na to czas. Był już na to czas i wiem, że teraz też się szykujecie z y, albumem. Tak. Coś, coś powolutku chcecie w jakiś sposób już konkretnie, już walnąć w, w te riffy. Tak czy nie? Jak to tam wygląda? No, dokładnie. No, prace trwają ogólnie, coś tam już mamy napisane, ale nie będziemy za dużo zdradzać, bo nie ma co. Tajemnicze. Powiemy tylko tak, że dzisiaj powstał zalążek trzeciego kawałka. O! Taka <noise> ciekawostka. I szykujecie się do ilu numerów na tej płycie? 9-9. A jeszcze powiedzcie mi, nie wiem czy wspominaliśmy o tym, kto jakie instrumenty obstawiał w nagraniach. Jakie są tam instrumenty w, tych, w tej epce waszej? E, to tak, Od z podstaw, takich bardziej takie... podstawowych. Mm -hmm. No to wokal, gitary i bas obstawiałem ja. Szymon natomiast zajął się perkusją i właśnie tymi instrumentami folkowymi. Nie? Tak samo zajął się też samplami, właśnie. Mm -hmm, nie? Ty, mm -hmm. Typu rzeczy, nie wiem, jakieś kruki, właśnie te łamanie lodu, oddech i mira. Tak no jest. to połączyć w ogóle to też nie jest taka łatwa sprawa, co? Bo Wyrównać te brzmienia i tak dalej. Jest trochę długo. Trzeba w tym, w tym siedzieć. No właśnie. A jakieś sprawa, to tak. A skąd się wziął, zapytam, bo też doczytałem, że była, był instrument tagel harpa, tak? Tak. Skąd to się wzięło, taki, taki tajemniczy instrument? Mm. Bo aż musiałem sam wygooglować. Mówię, kurczę, no, to jest coś z harpu związanego na pewno, tak? Yy, tak, to jest taka trzystronowa har yy, harpa yy, i ona jest przeważnie z włosia końskiego, jeśli tam, yy, zagłębiamy się w takie już stare, stare czasy. Yy, jest też znana pod nazwą Yohiko. I gra się ją w taki sposób, paznokciami <noise> się uderza i ma takie... No, nie ma do podrobienia tego yy brzmienia po yy prostu. Ale jest, że gra palcami, nie, to jest tam jakiś eee, smyczek. Nie, jak jest smyczek, jest smyczek, smyczek, smyczek jest smyczek palcami się uderza o struny, jeśli się jakiś dźwięk chce uzyskać po Aha, prostu, tak? To jakaś no. taka technika, specjalna, rozumiem. Dokładnie. A sam instrument wywodzi się z, no, z kultury właśnie nordyckiej. No, pierwsze, pierwsze takie odnotowane no, nie bez powodu e <laughs> znaleziska potwierdzone tego instrumentu to jest około 1000 roku, 982 z tego co ja. No to gdzieś tam blisko właśnie tego wszystkiego, co tu powstaje, pięknie. Yy, też wiem, że mimo, to praktycznie dwa lata, tak, Istnieje ci można powiedzieć. No rok, prędzej, no. No taki pełny, nie? Pełny, pełny, rok. pełny no, rok. Pełny rok. No to już tak działacie prężnie. I jak to chcecie, chcecie macie w przyszłości plan, żeby poszerzyć skład? Yy, bo to wiadomo, koncerty live to wtedy co, na samplach? No ciężko by było, <laughs> nie? We dwóch. Chociaż to by było ciekawe zjawisko, aczkolwiek dziś, teraz ciężko pozyskać tych muzyków. E, ciężko też by było w ten sposób, że mamy jakby już zobrazowane, zobrazowaną całą scenerię, cały show. Bo sama muzyka to tylko część tego, co chcemy przedstawić. Bo będzie też część, właśnie sceniczna, i potrzebne są do tego osoby. I właśnie muszą być to odpowiednie osoby, które też chcą to zrealizować, nie? W tym klimacie. I, no, no właśnie. Tak. No to, bo nie, to nie, nie ukrywam, że to też i jakby odważne działanie, nie? W, jeszcze z inscenizacją i w tym klimacie, no to tak y, właśnie tak jak mówisz, nie każdy by do tego raz, że pasował, a dwa nie byłby też w jakiś sposób. Yy, taki odważny no. bardzo odważny no, jeszcze Sytuacje sytuację jest czego się yy, spodziewać yy, mm, warto da, czekać o tak mogę napomknąć. tym bardziej że działacie szeroko na szeroką skalę nie tylko po Polsce ale i gdzieś tam dalej to wasza muzyka nie jak to na całym świecie na całym świecie, I, i pochwalcie się też w jakich miejscach, jakby w jakich może kierunkach, czy wywiady już były, czy, czy y, gdzie ta muzyka wędrowała, czy jakieś odbiorcy, kontakt od ludzi, którzy na przykład chcieli po, do, zdobyć waszą płytkę, epkę, tak? Gdzie, gdzie tam to docierało? Czy do was dochodziły jakieś takie eee. informacje? Znaczy tak, tak tylko szybko jeszcze też właśnie napomknę. Pł płytka jeszcze nie jest do kupienia. Eee. Jeszcze. Eee. <laughs> Ale e, co do odbiorców, to w ogóle to mnie bardzo zaskoczyło, bo ogromny po prostu bardzo pozytywny feedback mamy z Portugalii. E, mieliśmy tam wywiad z jedną stroną, dużo osób właśnie, które lajkują nawet stronę są z Portugalii. I dzisiaj nawet otrzymaliśmy maila z e, największego pisma światowego Metal Hammer z Portugalii, że chcieliby z nami wywiad zrobić, więc tam jest zainteresowanie ogromne. A nie spodziewałem się tego. A tak poza tym to jeszcze właśnie Węgry, Litwa, e, właśnie Czechy też. Też ogromne no. zainteresowanie się pokazuje. A to napędza, nie? Napędza, no. na pewno cieszy, napędza. Widać po was. Fajnie. Yy, no to jak jeszcze mówisz, yy, największe jakieś tam czasopismo, czy gazety, czy jakieś y, takie ra radia muzyczne w klimacie yy, się tym wami interesują, to, to, jest, to jest wyróżnienie. No. Yy, Sporo motywacji pomniałeś, że płytka jeszcze jakby fizycznie nie, nie funkcjonuje, czyli rozumiem, eee. że gdzie was można posłuchać? Posłuchać nas można na Bandcampie, na YouTubie, eee, gdzie tam jeszcze? No w sumie tyle. Wkrótce eee, no się poszerzy ta, tak. ta pula, nie? Będzie na Spotify'u i tak dalej. Ale co do tych płytek, my już je mamy, bo dzisiaj już wysyłaliśmy egzemplarze do Niemiec. Bo... E, czyli w razie czego, jak ktoś tam się zainteresuje, to będzie można do was tam, macie swój profil, rozumiem, na tak, Facebooku, jest, jest strona fanpage. internetowa jakaś już jest? Fanpage, fanpage jest na Facebooku. No, można tak. zaklepać. Można zaklepać, napisać, duży nakład, płytek, że tak zapytam? Nie, bo chcieliśmy, żeby to był bardzo limitowany nakład, bo jest to nasza pierwsza epka, która w ogóle miała być tylko demkiem. Mhm. Ale że z racji, iż Mix i Master wyszedł nam na tyle dobrze, że uważamy, że ta jakość jest taka bardziej na epkę, to wypuściliśmy ją jako epkę. I chcieliśmy, żeby to było coś takiego, co nie każdy może mieć. Nie? To coś takiego bardziej dla kolekcjonerów, mm, taki dla smaczek. Taki smaczek bardzo, mm. nie? że nakład jest bardzo mały. No tak. I planujemy. W sumie nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. Aktualnie. Mów, mów, mów jak najwięcej. E, nakład mamy 100 płyt e, i planujemy je teraz udostępnić na dniach e, do sprzedaży. A w przyszłym czasie drugi taki nakład też na pewno będzie i nie powiem, czy będzie trzeci, czy nie, czy Aha. będzie, czy nie. A to nie. też tak tajemniczo pod, podszedłeś do tego. No tak, to będzie coś bardzo limitowanego. Aha. No to pięknie, ale rozumiem, że płytki jakby sami yy, tworzycie, wydajecie, w sensie takim, że wydawnictwo jakieś yy, przy tym funkcjonuje, czy jeszcze na razie próbujecie sami? Na razie no to... wszystko sami robimy, Szymon tutaj jest... Czyli po swojemu, jest... bo czasami jest tak, że ktoś coś już zaczyna narzucać, nie? Jak wchodzi nie, jakiś tam menadżer, wydawnictwo, a tak jeszcze możecie, no to to. Szymon jest tutaj bardzo sprawnym grafikiem naszym zespołowym, a... że tak powiem. Wszystkie grafiki, które są właśnie na okładki, na, na neta czy coś tam, nie? No to wszystko on robi, no i wytłoczyliśmy sami i będziemy sprzedawać sami. Chociaż nie na powiem... Na wszystko na własną rękę. Dokładnie, jeszcze... Bo też tak na, napomknę, e, mamy kontakt z labelem, który chce nas podpisać, ale jeszcze nie wiemy, czy to jest dla nas. Mm -hmm. No właśnie, bo to już wtedy jak wchodzi ten pułap taki już zawodowstwa, powiedzmy takiego y, koncertującego, że dużo już się dzieje, to już wtedy trzeba, że tak powiem, działać już na pełnych obrotach, nie, nie ma że boli. Mm -hmm. Dokładnie. Ale to już sami będziecie wiedzieli, czy działamy na, na szybko, na mocno, czy na razie tak z serducha, bo to też nie, to, to, to ciężko dzielić. To też niełatwa jest praca. Jak, jakby granie w zespole muzykę, muzykę koncertowanie i tak dalej, to to wszystko wygląda fajnie z boczku. Tak po, posłuchać, popatrzeć. O, jaka fajna płytka, ale ile wokół tego roboty jest to tylko każdy muzyk, wie, nie? Dokładnie. No właśnie, no to fajnie, chłopaki. Ja, jakby z mojej strony, pytania mi się wyczerpały. Macie coś od siebie do, do dodania, coś do powiedzenia, coś byście chcieli jeszcze ująć, czego ja nie zapytałem, czego się nie douczyłem w ogóle na wasz temat. Hmm. Tak, no, sama tematyka zespołu została poruszona. Eee, co do sprawy koncertowej, postaramy się znaleźć no jak najszybciej osoby. A i ruszyć z tym, jak już będzie możliwość. Właśnie, to nie zapytałem koncerty, ale to może dlatego, że po prostu teraz nie da się ich robić, no. chyba że... Yy, no nie, no nie, ma, nie ma nawet miejsca takiego, żeby by się dało robić, tylko te online, nie? A robicie koncerty online? No nie, bo nie da się we eee. dwójkę. Eee. <laughs> Plus tak szczerze, warunków na to nie mamy simple. trochę. Plus, yy, no mamy też Sporo innych obowiązków po prostu, mm. nie no tak. I to też e, wszystko jest czasochłonne i nie da się aż tak tego połączyć. No bo my to wszystko tak naprawdę zrobiliśmy na własną odpowiedzialność, na przekór. Nie zaczęła się ta epidemia, a my zamiast zwolnić zaczęliśmy działać. To też jest trudniej o wiele nie. Tak, tak. Bo to potem nawet y, z promocją, nie? No, z promocją i do koncerty, i przy okazji koncertów mhm. przy przykładowało sprzedawanie płytek y, i tak no, dalej, tak. Nie? a tutaj hmm. jest tak troszeczkę odwrotnie. Na razie możemy tylko działać w internecie tak naprawdę, nie. No i tworzyć. I Tworzyć. No ale tu nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Dokładnie. Więc cały czas idziemy do przodu z materiałem. To trzeba po prostu Was obserwować na Facebooku, wasz profil, zespół. Powiedzcie jeszcze raz, jak się nazywa? Merkalfar. Merkalfar. Też taka fajna nazwa i bardzo ładnie się pisze, fajnie się czyta, też jeszcze trudniej, właśnie. I moimi gośćmi był Mateusz Szyłak i Szymon Maciąg. Maciąg. Madziąg, przepraszam, Maciąg. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za wysłuchanie, radio, polskie radio, Orzysz. Trzymajcie się. Dzięki, śliczne, trzymajcie się. Heja. Polskie Radio Orzesz.